zapaśniczy przyszli tutaj dopingować. Zapewne klub z AZS AWF Warszawa, gospodarza dzisiejszych zmagań. I proszę Państwa, sędzia Tomasz Rybarski za chwilę. Szanowni Państwo, już rozpoczął walkę. Meczu. Ania Łukasiak, Jessica Blaszka. Ania Łukasiak, proszę Państwa, z czerwonymi oznakami na kostiumie. Ania Łukasiak to wielokrotna Jessica Blaszka. Piąta zawodniczka mistrzostw świata, piąta zawodniczka mistrzostw Europy, a jej przeciwniczka jako największy sukces w swoim dorobku ma brązowy medal mistrzostw świata w ubiegłym roku. Także naprawdę mówimy tu o walce o najwyższym światowym poziomie. Na razie jest to pierwsza faza walki, faza rozpoznawcza. Kilka słów o trenerach, naszych przeciwników, narożniku Julek Kwin, wielokrotnie mistrz Polski, medalista mistrzostw Polski, olimpijczyk za ten, w jakim stopniu, z jakim powodzeniem, czyli jest to rozpoznawanie przeciwniczki. Najbardziej chyba utytułowany polski zapaśnik, trener Józef Tracz, trzykrotnie medalista igrzysk olimpijskich. Że Ania Łukasiak, zawodniczka ZSU Warszawa, sześciokrotnie zdobywała tytuł mistrzyni Polski seniorek oraz zdobyła piąte miejsce zarówno na mistrzostwach Europy, jak i na mistrzostwach świata. Starają się wyczuć przeciwnicze. Również utytułowana jest Jessica Blaszka, która posiada medal na mistrzostwach świata seniorów. Trzecie miejsce. Sędzia wskazał pasywność zawodniczki z Wrocławia i to ona znajdzie się w przymusowym parterze. Ania Łukasiak. Ania będzie miała szansę z czerwonymi oznakami na kostiumie. I to ona właśnie atakuje w parterze, proszę Państwa. Próbuje zapiąć uszyć do wózka. Ale Jessica Blaszka przeszkadza. Jest to, proszę Państwa, na prawą stronę próba wykonania wózka, ale kontra w wykonaniu Jessica Blaszki i zawodniczki wyszły za matę. Zobaczymy, jak sędzia Tomasz Rybarski oceni tą akcję. Uznał, że nie było żadnego punktu. I proszę Państwa, wynik 0-0. Mija druga minuta walki. Próba tak zwanego nurka przez Anię Łukasiak, ale bardzo dobrze obroniła atak jej przeciwniczka. Jak na razie wynik 0-0. Zawodniczki znają się doskonale z różnego rodzaju turniejów, chociażby z mistrzostw Polski. I rzeczywiście tutaj żadna ze stron, żadna z zawodniczek nie pozwoliła na wykonanie akcji technicznej, które dałyby punkty, które dałyby prowadzenie. Sędzia, arbiter, sędzia Tomasz Rybarski za chwilę zapewne podejmie decyzję o pasywności którejś z zawodniczek. No tutaj rzeczywiście żadna z nich moim zdaniem nie wyróżnia się tutaj czy większą aktywnością, czy większą pasywnością. Ta walka jest bardzo wyrównana. Wyrównana jest w punktach i wyrównana jest, jeżeli chodzi o obraz walki. Pierwsza runda skończyła się wynikiem 0-0. Przypomnę, na macie oglądamy pojedynek zawodniczki AZS AWF Warszawa, Anny Łukasiak oraz reprezentującą AZ Supra Brokers Wrocław, Jessica Blaszka. W następnym pojedynku spotkają się zawodnicy kategorii 65 kg. Wiktor Smulai, reprezentujący AZS AWF Warszawa oraz Eryk Maj z Supry Brokers Wrocław. I rozpoczęła się druga runda pojedynku w meczu między AZS-em AWF Warszawa, Supra Brokers Wrocław. Wynik 0-0. Próba nurka jeszcze nieudana, skontrowana, ale bez punktów. Jak widzimy, tutaj zawodniczki bardzo czujnie nie pozwalają wykonać akcji technicznej. Dobrze się bronią, ataki są w tej chwili blokowane. Próba wykluczenia prawą ręką przez Anię Łukasiak. Chciała tym może zaakcentować swoją aktywność.
lub przygotować jakąś akcję techniczną, ale widzimy, idzie mocno głową do przodu. Zaraz sędzia może upomnieć zawodniczkę za niebezpieczne atakowanie głową. Nadal wynik 0-0. Mija czwarta minuta i próba, proszę Państwa, wejścia w pas, a następnie rzutu przez biodro. Niebezpieczne złapanie ręki, niebezpieczny uchwyt. Sędzia dopatrzył się dźwigni i przerwał walkę. Upomina jedną i drugą zawodniczkę i namawia do aktywności. Pozostało niecałe dwie minuty. Nadal jest 0-0. Proszę Państwa, próba ataku przez Jessica Blaszkę. Nieudana. Raz to jedna zawodniczka, raz druga próbuje wykonać jakąś akcję, jakiś chwyt, uzyskać jakieś punkty. No i właśnie, proszę Państwa, w tej chwili sędzia arbiter zdecydował, że zawodniczka AZS-a Włochu Warszawa powędrowała do niskiego parteru. Atakuje ją Jessica Blaszka. Zawodniczka w pozycji niskiej broni się przed atakiem, ale jeżeli atakująca nie może przez kilkanaście sekund wykonać akcji, sędzia przerywa i wznawia walkę w pozycji stojącej. Przypomnę, walka odbywa się w systemie 2x3 minuty z 30-sekundową przerwą. Jeżeli będzie ogrywki, sędzia ogłasza remis i wtedy te punkty są podzielone. Wszystkich walk, proszę Państwa, będziemy mieli 9. To jest pierwsza oglądana przez nas walka. Będą walki przeplatane. Dziewcząt, chłopcy, mężczyźni, styl wolny, mężczyźni, styl klasyczny. Regulamin Krajowej Ligi Zapaśniczej określa punkty zdobywane przez zawodników. W zależności od tego, czy walka wygrana jest przed czasem, przez przewagę techniczną, przez położenie na plecy, czyli tak zwany zapaśniczy tusz, czy na punkty, w jakiej proporcji te punkty, wtedy regulamin określa ilość zdobytych dużych punktów, które już później decydują o zwycięstwie jednej z drużyn. Proszę Państwa, tutaj bardzo udany atak przeprowadziła zawodniczka Supry Brokers, zdobywając jeden punkt. I w tej chwili zostało kilka sekund dosłownie do zakończenia pojedynku. Nie chcę oddać tej przewagi, ponieważ to będzie bardzo, bym powiedział, nieznaczne zwycięstwo, ale zwycięstwo i 6 minut. Koniec walki, 1-0, proszę Państwa, wygrała Jessica Blaszka. Jessica wygrała z Anią Łukasiak, reprezentującą AZS ABF Warszawa. Ja będę Państwu podawał wygrane walki i tutaj określam już, że w walkach 1-0 prowadzi Supra Brokers. Proszę Państwa, 1-0 dla Supry Brokers. Wygrała Jessica Blaszka. Do następnej walki przygotują się zawodnicy stylu wolnego w kategorii do 65 kg.